Zakończyła się 53. sesja Rady Miasta. Tym razem radni obradowali nad projektem uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, rozpatrzyli skargę na prezydenta miasta oraz zajęli się zmianami w składzie osobowym Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta. Szanowni Państwo, sytuacja, w jakiej w tej chwili jesteśmy, jest dosyć niekomfortowa, ponieważ zarówno podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu pani radnej będzie skutkowało tym, że komisarz wyborczy przedstawi nam następną osobę, która obejmie mandat po pani radnej, i dysponując takimi opiniami prawnymi, jakimi dysponowała Komisja Prawa, wydaje mi się, że ewentualne dalsze postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przez panią Ewę Rosak doprowadzi do tego, że będziemy mieli kuriozum takie, że oto będziemy mieli skład rady 24-osobowy. Są różne opinie o tym, wiemy, więc należałoby szukać tego punktu odniesienia. Dla mnie jasnym punktem odniesienia, na szczęście niepartyjnym, przynajmniej w Prawie i Sprawiedliwości, pan profesor Kulesza nie był. Jednak ta opinia jest dosyć dla mnie oczywista, stąd spełnia w moim myśleniu logiczny porządek rozstrzygania spraw spornych, że oto spośród tych opinii, z całym szacunkiem oczywiście dla panów radców urzędu, dla radców wojewody, dla innych wyrażających opinie. Dla mnie ta przesłanka szukania punktu odniesienia jest spełniona. Autorytet profesora Michała Kuleszy, podkreślam, z całym szacunkiem dla innych, którzy też te opinie wyrażali, jest jednak tutaj pierwszy w sprawach samorządowych, a on, ów autorytet, wskazuje, że fakt łączenia przez panią Ewę Rosak funkcji radnej i dyrektora oddziału banku prowadzącego rachunek miasta nie narusza obowiązujących przepisów prawa. Z pracy w komisji zrezygnowała radna Magdalena Jaworowska, a na jej miejsce wstąpił radny Dariusz Bralski. Ostrołęccy radni 15 głosami za, przy 2 przeciw i 1 wstrzymującym, odmówili stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Ewie Żebrowskiej-Rosak. Cieszę się, że radni tak właśnie odpowiedzieli na to wezwanie wojewody. Dysponujemy 4 opiniami radców prawnych w tej sprawie. 3 są pozytywne dla pani radnej, 1 nie. Dodatkowo, ta najważniejsza dla mnie to jest opinia profesora Michała Kuleszy, twórcy samorządu, wybitnego człowieka moim zdaniem, który mówi, że ta sytuacja nie narusza obowiązującego prawa. Co to znaczy? To znaczy, że radna może pełnić ten mandat. Dodatkowo profesor Kulesza, komentując wezwanie wojewody, określił jako bulwersujące to, że wojewoda posłużył się tam wyrokiem w USA z Krakowa, bo ta sprawa, której dotyczy wyrok w USA z Krakowa, jest zgoła inna niż nasza sytuacja. Tam radna jest członkiem zarządu spółki, co oczywiście wyklucza ją z tego, by mogła sprawować mandat radnej. W Ostrołęce sytuacja pani radnej Ewy Żebrowskiej-Rosak jest zupełnie inna. Dla TV Ostrołęka mówiła Marta Mierzejewska.